Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nabi, witam was na moim kanale, a przed wami gra, która dosyć niedawno się ukazała, Fallout Shelter. Będziemy tworzyć naszą własną kryptę. Będziemy tworzyć własną kryptę, będzie fajnie. Wiecie, co wam powiem? Powiem wam, tak. Fakt, to nie będą aż takie pierwsze wrażenia z racji tego, że już grałem w tą grę. Jak zauważyliście, nie mogę wybrać jednego numerku z racji tego, że już sobie wybrałem Krypta 18. Tylko dlatego, że chciałem stworzyć później Krypta 19, która będzie moją ulubioną z racji tego, że numerek 19... Katarma. 19 to mój ulubiony numer, więc twórzmy naszą słodką kryptę. Przejdźmy w zasadzie jakże cudny tutorial przez napisy początkowe, przez informacje, kim jesteśmy, że jesteśmy overseerem, jesteśmy głównym zarządcą naszej małej społeczności, którą będziemy tworzyć my, ja, wraz z wami, być może. Chyba, że znowu zrobię 500 odcinków na zaś, które nigdy się nie ukażą, tak jak w przypadku Wiedźmina, bo nie było w nim dużego zainteresowania, z tego powodu w ogóle go już przestałem nagrywać. Nikt się nie pytał dlaczego, nikt nie było reakcji, więc pewnie nikogo to nie obchodziło. No, ale... Helpful hint, welcome to your new felt, Overseer. Let's introduce you to the basic concepts. Czyli zacznijmy od takich podstaw. First, let's build a room. Tap on the hammer icon to open the building menu. Klikamy w hammera. Robimy power generation. No, gdyby to był... Aha, tapnąć. Halo, obraz, tapam cię. No nie działa. No to trzeba zrobić to inaczej, myszką. Więc, myk, robimy. Od razu wam powiem, że... tak, woli informacji. Pomieszczenie można poszerzać, dlatego nie budujcie w jednej linii najpierw energii, wody i jedzenia, bo to może się później okazać bardzo zgubne. Będzie trzeba to usuwać, bo to w pojedynczej robi bardzo mało prądu, mało jedzenia, etc. Dlatego musimy teraz wybrać naszych specjalistów. O, w końcu mam kogoś na start, kto ma jakiś bonus, jakieś ponadprogramowe coś. Okej, spoko. Przytrzymać, przeciągnąć, wpakować. Przytrzymać, przeciągnąć, wpakować. Robię to samo. Faktem, ona będzie do tego chujowa. Jak będziemy mieli inne budynki, które są na inteligencję, bo z tego co zauważyliście... O, Holender. Nie mogę! Nie mogę kliknąć! Klik, motherfucker! Okej. Jest, jesteśmy w środku. Now dwellers are working. Dwellers. Śmieszne słowo. Dwellers. Dwarfers. Prawie jak krasnoludy. Nasi mieszkańcy zaczynają pracować. Zaczął produkcję resursów, czyli naszego prędu. Podwójne kliknięcie w room pozwoli nam się do niego przenieść. If you are a dire next of extra resource, you can use the rush mode. Tap the rush button and to open the rush menu. O co chodzi? Fajnie, co 2,5 minuty tworzymy sobie resource. I ogólnie zarąbista sprawa, że jak stworzymy jednego resource'a, od razu po tym klikamy rush, mamy 32% na to, że to się spierdoli. Ten życie... Jest to początek, więc się nie spierdoli. Chociaż może, kurde, komuś się zdarzyło. Ale bardzo często jest tak, że możesz mieć te 32%, mieć 10 budynków i wszystkie spierdolą. Było już, miałem już, tak? Polecam. 2 na 10. Powinienem powiedzieć, nie polecam, ale ja polecam. Polecam wszystko, co chujowe. No, zatem budujemy śniadaniownię i wodoobciągi w tej linii. Ta linia jest dosyć szeroka, więc tutaj fajnie. Tutaj zrobimy sobie tylko dwupomieszczeniową kuchnię, więc nie powinno być problemu. Przynajmniej na początku. Trzypomieszczeniowa kuchnia daje radę przez dłuższy czas, więc dwupomieszczeniową sobie zrobimy w kilku elementach, z racji tego, że bardzo dużo ludzi tutaj będziemy miałem przypadek, że wrzucałem, bo miałem w chuj osób, które no, były do tego zdatne. Dlaczego?
bo każdy pokój ma jakąś ma jakąś umiejętność, przepraszam. Każdemu pokojowi przypisana jest umiejętność, w której najlepiej się sprawują nasi dwellersi. Tutaj jest agility, tutaj jest strength. Przy wodzie mamy percepcję, czy coś tam innego. Send dwellers to the Westlands to collect caps, outfits and weapons. Zajebista sprawa, będzie trzeba to propagować jak najbardziej. Okej, co my tu mamy? Mamy laskę, która ma dużo laku, która ma w chuj słabe staty z SPE. No dobra, możemy ją przeciągnąć do agility. Jesteś słaba, więc co mi tam? Masz dwa siły. Dobra, przerzucę cię tutaj do prądu. O, the right room, zajebiście. Co ty potrafisz? Jesteś na inta, czyli nic nie potrafisz. Ty jeszcze się. A, to zajebiście, przeciągniemy cię tutaj. Ty jesteś w percepcji, świetnie. Percepcja się w końcu przyda. Pyk. Okej, complete. O, właśnie. Mamy tutaj coś takiego jak questy. I trzeba się skupić najczęściej na takich questach ze Sloungeboxem. Successfully wash one room. Zapierdalamy. Żeby zdobywać. Musimy skupić się na pomieszczeniach z lunchboxem, takim tu, o, żeby dostać później bonusy. Więc jeżeli mamy takie bonusy, zajebiście. Oczywiście raz dziennie możemy sobie skasować jednego questa, żeby dostać innego. Dwellers with high luck special are more successful at rushing rooms and getting caps bonus when producing finishes. Bardzo przydatne rzeczy on mówi, więc warto czytać. Więc. Dobra, więc zacznijmy od takich podstawowych raszów. Yeah. Świetnie, udało nam się zrobić rush. I w tym momencie pokazuje nam się. Aha, you just earn a lunchbox. Tap the lunchbox icon in the pip-boy menu to open your lunchbox and purchase additional lunchboxes. Oh yeah! Co daje nam lunchbox? Mamy lunchbox. Kurwa! O! Woda. Okej, jest druga karta, chłopaki, dziewczyny! Pistolet. Ale jest jeszcze trzecia! 100 kapsli. Ale to musi być zajebista. Yeah! Mamy Nancy Mitchell. Zajebistą kolesiowe w inteligencji. Przyda się, jak będziemy mieli jakieś pokoje, które mają inteligencję. Świetnie. Na razie, na chuj mi to. Okej. Dobra, skoro ty się opierdzielasz, wszędzie można na dwa pokoje. Dobra, to se siedź tutaj. Male and female dwellers with the living quarters have a chance to make babies. Czyli trzeba. Oh. Będzie takie. Oh, you touch my tra-la-la. Oh, my ding-ding-dong. Jak oczywiście przyniesiemy tu jakiegoś Mudżina. Oj, ja nie Mudżin, ty być Mudżin, ja magister. O, zajebiście, ona ma jakiegoś fajnego kurtała. Ale najpierw trzeba ją przenieść. Pyk. Yeah. You just use the last available space for dwellers in the vault. Build more living quarters to accommodate more dwellers. No. I tu nasuwa się taka jedna kwestia, że trzeba zrobić piwnicę i dopiero living quarter. Dlaczego? Już mówiłem wcześniej. Tutaj zrobimy. Raz, dwa. Tutaj w przód trzy pokoje. Kurde, mogłbym zrobić to inaczej. Mogłem tutaj zburzyć to, zbudować nowe. Trudno. Najwyżej. Dobra, tutaj tak będzie trzeba kiedyś poszerzać te budynki, więc no nie jest najgorzej. Będą najwyżej dwie kuchnie. Nie jest źle, nie jest źle, tak mi się wydaje. Mam nadzieję. Znowu coś spierdoliłem. Need more dwellers for your vault. Try assign dwellers to the living quarters and see if magic happens. Oh, magic. Oh, magic. Spoko. Spoko. Czy ty jesteś w czymś dobry? No, w Intelu jesteś dobry, więc pójdziesz tutaj. Pójdziesz tutaj i zawsze się przyda trochę dodatkowych robot. Wow, level up one dweller!
Lunchbox! Zajebiście! Kolejny lunchbox. Ej, a może otworzymy... Zbierzemy jeszcze te elementy. Equip one dweller with an outfit. Będzie bardzo proste. Dziękuję. Tak, tutaj niektóre elementy po prostu można sobie powtarzać. Dobra, to już trudno nazwać pierwszymi wrażeniami z racji tego, że nie są pierwsze wrażenia, ale no cóż. Będzie... Czy zbieramy na trzecie? Dobra, mam propozycję. Zbieramy wodę. Więc przyspieszamy robotę. Rush. Czemu jest 35? Sukces! No dobra. Świetnie. Ale co możemy w tym czasie zrobić? A w sumie poraszujmy pozostałych ludzi, niech też mają coś do roboty. Kurwa, 41%. Aha, dobra. To możemy zrobić tak. Poczekamy, aż ci będą mieli... Oh, help one. You can equip item and weapons and use Radaway and Steam Packs from the Dweller Information Panel by tapping the on the Dweller. No to jest to, co mówiłem. Jak sobie klikniemy na naszego Dwellera, jeżeli jest chory, ma mało HP, pyk, Steam Pack. Jeżeli tu jest czerwone, jest na radiacja, Radaway. Tutaj wyposażamy w broń. Jest broń, jest świetnie. Jest ciuszek, jest świetnie. Dobra. Okej. Okay. Mamy collect food. Mamy to. To 2 minuty. Dobra, to nie jest dużo, więc... dziękuję. Rush. Jest! Build 2 or 3 of the same type of room next to each other will merge into a bigger version of the room. To jest to, co mówiłem. O, mamy kolejną... Jezus Maria, mamy same typiary. Cośmy tu zro... To... Ilu mam facetów? 2? 3. Kurwa harem. 3 facetów. 6 kobiet. Tyle ruchania. Zajebiście. Kurwa, chciałbym być w takim wolcie. A wy? To mogłoby być naprawdę ciekawe doświadczenie. Przyspieszmy nasze jedzenie, bo chcemy wyposażać się w pieniążki. Oh yeah. Aha, czyli mamy 3 questy na żarcie? Aha, nie, sorry. Send Dweller to Westlands. To będzie bardzo proste. Explore. O, ruszyła. Okej. Okay. Fajnie. I... Dopiero zaraz wyjdzie? Co oznacza, że ruszyła na Westlands. A teraz... Recall. Koniec! No to po prostu trzeba było zrobić questa. Mówię wam, jak po prostu przejść te elementy bardzo, bardzo szybko. Wow, level up one dweller, super. Brawo. I teraz słuchajcie, nie wiem, czy to jest bug, czy to jest według gry, ale wydaje mi się, że mogą być tylko 3 lunchboxy. Więc moja propozycja taka. Otworzymy je i na tym zakończymy odcinek. Jesteśmy za? No pewnie, kurwa. Nie macie nic do gadania. Lunchbox. Pierwszy. Ty, to prawie jak... te open boxy. O, te się obróciły. Okej, jesteście gotowi na pierwszą kartę. Kurwa. Dobra, ja, ale spoko, jest jeszcze druga karta. 100 kapsli, świetnie. Fajnie, jakiś rusty shotgun. 500 kapsli, no dobra. Nie jest źle. Mamy kolejny, to jest trzeci box. Zobaczmy, co jest w pierwszej karcie. 100 kapsli. Zawsze to dodatkowy buścik do pieniążków. Focus laser rifle. Zajebiście, 12 do 15 to jest mocne gówno. Power chujowe. Złota karta! Chuj! Expert ready shoot. O fuck, no to jest zajebista rzecz, która będzie przydatna do podniesienia naszej percepcji i endurance. Nie wiem, do czego się przydaje endurance. Chyba do podróżowania po Westlandsa chyba. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Dobra. Trzecia skrzynka. Lunchbox się otworzył. Karty są. Co pokaże nam pierwsza karta? 100 kapsli. Dobry start. Zawsze jakiś bonus. Druga. Chujowo, kurwa, znowu jedzenie. Co my, kurwa, przymieramy głodem? Nawet nie ma gdzie tego przechowywać. Trzecia karta. No, fajnie, jakiś outfit, Rider Armor. Ale teraz by się przydała osoba.
Czekaj, zaskaw się. Kurwa. No nie jest, nie jest źle, jest spoko. Mamy 1700 kapsli, czyli całkiem zajebisty starcik. Ale o tym w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, ja jestem Nabi, a wy jesteście na kanale Raczkujmy z Nabim. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa. O, i pamiętajcie, myknijcie czasem lajka, myknijcie czasem komentarz, myknijcie czasem suba, bo to naprawdę daje chęć do roboty. Tym bardziej, że zaczynam ten kanał od nowa, tak w zasadzie tylko po to, żeby móc sobie spokojnie wrzucać zaplanowane filmy. Bo ja normalnie nie mam czasu nawet, kurde, czasami porwać się po dupie. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, już po raz trzeci.